No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejna tygodniówka. No i oczywiście mówimy co i jak się dzieje, a dzieje się jak zwykle dużo. Tak więc, moi drodzy, no właśnie, no bo co się dzieje? Premiery, oczywiście, to co już swego czasu mówiłem, teraz w tym tygodniu się nasilą, bo będzie dużo filmów na kanale, a przynajmniej mam taką nadzieję, że czasowo wyrobię się z nagrywaniem. No bo właśnie, we wtorek, czyli już jutro, wychodzi gra, słuchajcie, Sonic Frontiers, no gra, na którą czekam, będzie to pierwszy ogrywany w moim życiu Sonic. Ogólnie Sonica lubiłem, wiecie, oglądałem za dzieciaka kreskówkę chyba na Jetixie albo Fox Kids, już nie pamiętam, no bo to jedno przeszło w drugie, na którym to leciało to nie pamiętam, a może na jednym i drugim. Tak czy siak, Sonica lubiłem w miarę, ale nigdy nie ogrywałem żadnych gier. No i tutaj premierka, więc będzie. Tyle, że premiera jest we wtorek, a ja we wtorek wracam dość późno z pracy, więc myślę, że pierwszy odcinek w środę. Tak więc wypatrujcie, będzie. Natomiast już w samą środę kolejna premiera i mam nadzieję, że wrzucę odcinek jeszcze w premierę, bowiem no bardzo długo oczekiwana gra, czyli oczywiście God of War Ragnarok. Więc ojej, jak ja czekam na kolejne przygody Kratosa, no i oczywiście jego syna Atreusa. Będzie się działo, no i tym razem w formie odcinków, nie live'ów, no bo jak pamiętacie God of War z 2018 chyba, tak? On był chyba w 2018 roku, był na live'ach, no ale teraz stwierdziłem, że ta gra bardziej się nadaje na odcinki, tak więc seria odcinkowa. Natomiast, słuchajcie, weszła w zeszłym tygodniu seria z Call of Duty. No i ja naprawdę to Call of Duty nagrywałem, tak naprawdę mam na nagrania jeszcze tylko finałowy odcinek, więc myślę, że do piątku albo do soboty, nie pamiętam, jakoś tak, będzie codziennie jeden odcinek z tej serii, no i właśnie w piątek lub sobotę kończymy, więc taka króciutka seria, no ale jak to Call of Duty, no ono jest krótkie, natomiast bardzo fajnie mi się gra, mam nadzieję, że wam się fajnie ogląda. Oprócz tego postaram się, żeby w tym tygodniu Rycerze Gotham wychodzili, no właśnie, teraz będzie tyle premier, że może rzadziej, może tam, nie wiem, w tym tygodniu z dwa odcinki, zobaczymy. No i postaram się też coś wrzucić z temtemów, bowiem poświęciłem trochę czasu, trenowałem te temtemy tak jak chcieliście, miały być już w zeszłym tygodniu, no nie udało się, no w tym liczę, że się uda mimo tych dwóch olbrzymich premier. Natomiast na kanale, jako że zbliżamy się, słuchajcie, wielkimi krokami do premiery Scarlet i Violet Pokémonów, no to chciałbym skończyć Adventures Red Chapter tak jeszcze, wiecie, przed tym. Mam nadzieję, że się uda, chociaż tam jeszcze jest trochę do zrobienia, dlatego dużo streamów z Adventures Red Chapter spodziewajcie się, no tak. Trzeba się sprężać, zdecydowanie. No i w sumie, jeżeli chodzi o główny kanał, to tyle. No chyba widać po mnie, słuchajcie, że się jaram, mimo tego, że późna godzina jak nagrywam, bo w ogóle ostatnio ciągle nagrywam te tygodniówki, jakoś nie wiem, no na przykład teraz jest, mamy niedzielę i jest prawie, znaczy teraz już właściwie jest poniedziałek w nocy, pierwsza w nocy. Jakoś tak nie umiem się zabrać za te tygodniówki wcześniej. No i może dlatego, wiecie, mogą być jakieś czerwone oczy te sprawy, bo dopiero co też nagrywałem. No ale dobra, nieważne. Na kanale UD Football Games, czyli kanale poświęconym FIFA, ostatnio zmieniłem harmonogram filmów. Zamiast codziennie pojawiają się co dwa dni. No ale słuchajcie, na głównym kanale tyle się dzieje, że chyba nie ma co się dziwić, że niestety te filmy na FIFA nie wchodzą codziennie. No ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie myślę, że wyrabiam się z tym filmem co dwa dni z kariery. Zresztą za niedługo to będzie jeszcze koniec kariery, więc nie wiem, będę myślał, co tam wprowadzimy nowego. Też wiecie, nie chcę tej kariery przedłużać nie wiadomo ile, no bo to nie ma sensu. No bo to się już w pewnym momencie nudzi. Wiem, że ludzie chcą czegoś nowego, więc myślę, że po tym sezonie Manchesterem coś fajnego wymyślimy. Natomiast na kanale pokemonowym trochę pustki, oczywiście, że pustki, no ale tu czekamy właśnie na premierę Scarlet Violet, znaczy, no właśnie, to jest teraz ważne pytanie do was, więc liczę na wasze komentarze, bowiem Scarlet i lub Violet, nie wiem, która gra będzie jeszcze ogrywana, będzie w formie streamów i żeby nikogo nie wkurzać, tych co lubią oglądać całe zapisy, streamy będą normalnie dostępne od razu po streamie. Dla wszystkich, więc miłego oglądania życzę tym spóźnialskim. Natomiast zastanawiam się, czy na przykład na ten mój kanał nie zrobić tak jak wcześniej, że będą wlatywać odcinki, po prostu takie, wiecie, pocięte, takie najważniejsze rzeczy, tam
wycinając donate, te sprawy, takie coś, co ludzi niektórych nie kręci oglądanie, tylko chcą widzieć typowo rozgrywkę. I po prostu, żeby dla jednych były całe streamy z wszystkim, tam z podglądem czatu i w ogóle, a dla drugich osób były zmontowane odcinki ładnie, żeby po prostu była typowa akcja. Dajcie znać, znaczy to będzie trochę mnie pracy kosztowało niestety pewnie, ale do zrobienia, można tak pomyśleć. Oprócz tego w zeszłym tygodniu pojawił się odcinek ze strasznych Pokemonów. Wspierający wiedzą, że pracuję nad jeszcze takim jednym trochę dłuższym filmem, który mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale no właśnie, pytanie kiedy on wleci, ciężko powiedzieć, bo ostatnio trochę te prace przerwałem ze względu na ten natłok premier, no ale coś tam będzie się działo, coś tam będzie wlatywało, więc spokojnie o moim pokemonowym kanale nie zapominam, tam wciąż będą pojawiać się materiały od czasu do czasu. Natomiast no, zobaczymy jak to będzie już po samej premierze 9. generacji. Natomiast to tyle moi drodzy, mam nadzieję, że macie czas oglądać, bo niestety wiem też, słuchajcie, patrząc na wyświetleniach, że to wszystko spada, natomiast bądźmy szczerzy, mi się już nie chce kłócić z tym, wiecie, i bawić się z tym algorytmem, zmniejszaniem wyświetleń, bo wiecie, bo seria jest mniej popularna, więc utnijmy zasięgi na wszystkim, bo to widać niestety i po streamach, i po odcinkach, że te wyświetlenia spadają, natomiast no, szczerze wiecie, po 11 latach na YouTubie człowiek już ma dość myślenia o tym, czy coś jest popularne i graj tylko w popularne, a resztę serii olej, no, to nie mój styl kompletnie, więc jeżeli chcecie, żeby filmy rzeczywiście się pojawiały różnym osobom, to zawsze pamiętajcie, jak już wchodzicie na jakąś serię, żeby zawsze coś tam napisać, bo albo zostawić lajka, bo nawet bardziej od tych lajków to mam wrażenie, że YouTube ostatnio patrzy na komentarze, a tych komentarzy nie jest dużo, bo większość ludzi, która pisze, no to zwykle wiecie, w ciągu dnia piszą na streamie, no to potem tak nie ma potrzeby po prostu pisania komentarzy, ja tak przynajmniej zauważam. Dlatego jak macie czas, zawsze piszcie komentarze, może to pomoże, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast ja robię swoje, mam nadzieję, że Wam się to podoba. No i widzimy się za tydzień, tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!